Dobry wieczór, moi winili. Witam w wieczornym strumyku z programowania. Dzisiaj już godzina 19 minęła, więc jest czas, aby rozpocząć szkolenie z Dokera. Cieszę się, że przybyliśmy tak tu u mnie. Dopiero co uruchomiłem live streama i mamy już pro ponad 150 osób. Więc witam z wszystkich na czacie. Cześć Łukasz, cześć Piotrze, cześć Grzelo, Grzegorz, Kolojolo. Oczywiście widziałem, że ustawiłeś mi stopper. Sprawdzimy, czy wyrobimy się w założone 60 minut e, taki jest wstępny czas, że od momentu rozpoczęcia części technicznej będziemy przez 30-60 minut opowiadać, opowiadać o dokerze. Przypominam, że dzisiejszy livestream to jest oczywiście seria szkoleń dotycząca dokera. Dzisiaj, e, dzisiaj, mm, e, przepraszam. Zauważyłem dopiero teraz. że dzisiaj będziemy omawiać kontenery i, kontenery i obrazy w dockerze, 25 lipca tutaj mi zostały stary napis. Kontenery, hmm, kontenery i obrazy. 8 sierpnia będziemy omawiać sieci i wolumeny w Dockerze. 22 7 sierpnia Docker Compose. 5 września Docker, e, camp, e, Docker Hub i inne rejestry. No i 19 września będziemy mieć większy projekt, jak skonfigurować e, Dockera ze Spring Security i ze, oczywiście ze samym Springiem. A w następnych tygodniach będziemy omawiać, jak wdrożyć Dockera w. Ramach Continuous Integration, Continuous Delivery. Jednak to już będzie szkolenie dotyczyło czysto właśnie Continuous Integration in Delivery, więc nie ująłem w tej rozpisce. E, Okej, okay, ojej ile się nam osób zaczęło zbierać? Cześć Grzegorz, cześć Paweł, cieszę się, że jesteś hej, jeszcze na dokerze za tydzień wyjeżdżam. Okej, okay, dobra, więc cieszę się, że zdążyliśmy. Jednak, tak jak powiedziałem, dzisiaj mamy część pierwszą. Część pierwszą, czyli najbardziej podstawową, wprowadzenie. A w następnych zajęciach będziemy oczywiście uszczegóławiać dzisiejszą wiedzę. Więc dzisiaj rozpoczynamy cykl szkoleń na temat e, Dockera. E, Okej, okay, moi drodzy, czy mamy jakieś ważne pytania na start? E, bo jeżeli nie mamy żadnych pytań, to przejdziemy od razu do... Do części technicznej. Czy będzie zapis live? Zapis live jest zawsze tylko i wyłącznie dla wspierających natomiast mam taki deal, że dzisiaj wyjątkowo, jeżeli uda się wbić 500 łapek pod tym materiałem wideo to zostawiam ten materiał wideo na, a po prostu dla potomnych, dla innych, żeby mogli sobie w wolnej chwili po prostu tą część nadrobić, oczywiście promocja nie tyczy się kolejnych materiałów, które będą powstawały, ale dzisiejszy live wprowadzających do dokera jak najbardziej możemy się tak umawiać, więc molimy drodzy jeżeli chcemy, żeby materiał został, a dzisiaj będzie dużo o dokerze i przede wszystkim dobrych praktyk na temat dockera, no bo tego jest mało. Będę chciał obalić kilka mitów na temat dockera. E, jakie są najczęściej popełniane błędy, pokazując jakie są najlepsze e, praktyki? Więc moi drodzy, zaczynamy część techniczną, ale bez obaw. Ja tutaj będę miał oko na czacie, e, będę podejrzewał, że pochłonę się w wirtłumaczenia, e, ale oczywiście na sam koniec zostawiam możliwość zostania na sesji QA i w ramach tej sesji QA odpowiem na wszystkie pytania związane z dzisiejszymi zajęciami, no ale oczywiście możemy przejść na część luźną. Więc jeżeli macie jakieś inne tematy, no to również. W tej części luźnej będziemy o tym rozmawiać, bo czemu, czemu by nie? Okej, okay, więc co dzisiaj sobie opowiemy? Przede wszystkim opowiem Ci, czym jest docker, jaka jest koncepcja. Ja nie jestem zwolennikiem teori teorii, więc jak najszybciej przejdziemy oczywiście do części bardziej praktycznej. I od razu z grubej ruli zaczniemy sobie definiować dockerfile. Dockerfile w uproszczeniu jest to plik, który jest pewnego rodzaju mm, mm, zawiera informacje, co ma się wstać w danym e, obrazie. Później zaczniemy tworzyć te obrazy, o których mówiłem i zaczniemy uruchamiać e, kontenery. W tworzeniu obrazów jeszcze dodatkowo i file'u e, opowiem e, po drodze, czym jest e, Czym jest multistage building, na czym on polega, czemu jest często wykorzystywaną praktyką i czemu jest często, oprócz tego, że jest popularną praktyką, to czemu często jest zapominany. Więc będę również pokazywał dzisiaj antyprzykłady, po to, aby lepiej utkwiło w pamięci, co robić, czego unikać i jak to robić prawidłowo. Więc dzisiaj będzie dużo przykładów, po to, aby to wszystko wbiło się w pamięć. Ok, więc zacznijmy, zacznijmy, zacznijmy w ogóle czym jest Docker. Jeszcze dla przypomnienia: to narzędzie, które dzisiaj będziemy wykorzystywać w ramach dzisiejszych zajęć, to jest nic innego jak Docker Desktop. Przed zajęciami pisałem, osob pisałem osobom, które się zarejestrowały, że będziemy potrzebowali Docker Desktop uruchomionym na swoim komputerze. Bo on będzie dzisiaj nam niezbędny, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma, no to ma ostatnie minuty, aby to zainstalować. I oczywiście głównie skupimy się na tym narzędziu, ponieważ oprócz tego, że on dostarcza interfejs graficzny i wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić z interfejsu graficznego, to również będziemy pracować w konsoli. Ja będę akurat wykorzystywał Power PowerShell'a, ponieważ tak jakoś się. Po prostu ugruntowało w Dockerze, że po prostu większość dzieje się z linii command. Ale będę chciał pokazywać, jak to zrobić z poziomu linii command, jak to zrobić z poziomu Docker Desktop i jak to zrobić z poziomu IntelliJ'a, ponieważ dzisiaj będę pokazywał w dużej mierze przykłady oparte o rozwiązania jawowe. OK, dobra. I teraz tak. E, czym w ogóle jest e, Docker? E, jeżeli sobie wejdziemy na Docker Docs, mamy tutaj świetną dokumentację. Czym jest Docker, jak działa Docker. Ale nie będę czytał dokumentacji, bo to bywa. Jest nieco nudne. Więc pozwólcie, że opowiem opowiem ci czym jest docker w najprostszym ujęciu po to aby pokazać każdemu w ogóle czemu dockera się wykorzystuje jaki jest sens stosowania dockera po co w ogóle koncepcja dockera jest potrzebna nam w świecie IT no i Odwołam się do przykładu z życia codziennego. Wyobraźmy sobie, że mamy torta i ten go torta będziemy chcieli na przykład przenieść ze stołu do lodówki i odwrotnie. Wówczas kiedy przynosimy takiego torta najczęściej w rękach, no to wówczas pojawia się ten problem, że albo coś zgubimy po, po drodze, albo coś popsujemy po drodze, albo coś z tym tortem się stanie. Zobacz, jakby było łatwiej, gdyby ten tort był właśnie w specjalnym pojemniku, który ułatwiałby nam transportowanie. Wówczas takiego torta z lodówki i na stół moglibyśmy po prostu przenieść bez obawy się, obawiania się, że, coś znisz, że tego torta zniszczymy, że go uszkodzimy, że coś zgubimy po drodze. I dokładnie tak samo jest to właśnie z Dockerem. Docker dokładnie działa w ten sam sposób. Tylko naszym tortem jest nasza aplikacja, którą tworzymy tworzymy jako deweloperzy, może być to aplikacja napisana w Pythonie, w Javie, w Javascriptie. Natomiast e, naszym pojemnikiem jest nic innego jak kontener. Kontener jest to nic innego jak specjalne opakowanie, w którym znajduje się nasza aplikacja i dzięki tym kontenerom możemy w łatwy sposób zarządzać naszą aplikację, przekazywać tą aplikację dalej, uruchamiać. I teraz, żebyśmy zobaczyli pełne flow, jak działa Docker, przyjrzymy się temu schematowi, który mamy ujęty w dokumentacji technicznej. W pierwszej kolejności mamy klienta, mamy Docker Hosta i mamy registry. Tak jak powiedziałem, więcej o registry powiem 5 września, ale dzisiaj powiem tylko niezbędne informacje, które. Możemy, które są nam niezbędne do pracy. Czyli jako klient uruchamiamy linijkę pole, pole, polecenia. Może być to build. PULL lub RUN i to są przykładowe komendy, które towarzyszą Dockerowi. Jak widać za każdym razem, kiedy chcemy wykonać jakąś komendę dockerową, musimy dać docker na samym początku, więc wykonujemy komendę przykład build. Build służy nam do budowania obrazu, pokażę Ci to na przykładzie, będziemy dzisiaj dużo z tym pracować. PULL służy nam do pobierania obrazu z E, registry, Natomiast RAN służy nam do uruchamiania danego e, obrazu. I teraz zwróć proszę uwagę: w momencie, e, kiedy od, wykonujemy jakieś e, komendę, no to pracujemy z Docker Demon. Docker Demon to jest nic innego jak proces w najprostszym ujęciu proces, który umożliwia nam na e, zarządzanie obrazami, kontenerami, sieciami, wolumenami. I innymi po prostu obiektami, które należą do dockera. W momencie, kiedy danego obrazu nie ma u nas na komputerze, no to wówczas naszym, na naszym hoście, to wówczas jest on pobierany z registry. Registry to jest nic innego jak repozytorium i takim najpopularniejszym repozytorium jest docker hub. On zawiera obrazy dockerowe, które możemy wykorzystywać na naszym e, komputerze. Wówczas, kiedy już mamy obraz gotowy, mamy obraz pobrany na naszym komputerze, to możemy go uruchomić. W momencie, kiedy uruchomimy obraz, obraz otrzymamy trzymujemy kontener. Pewnie nasuwa się wielu osobom pytanie, ale co to jest obraz? Obraz, no to jest nic innego jak niemodyfikowalny plik, który pozwala nam na wykonywanie jakiegoś rodzaju operacji. I na przykład przykładową operacją może być uruchomienie naszej aplikacji Hello World napisane w Springucie. I wówczas, kiedy uruchomimy taki obraz, to jest nic innego jak zbiór, e, obraz to jest nic innego jak niemodyfikowalny zbiór. Jest on, e, zawiera on przepis, co ma się wykonać w momencie uruchomienia. I wówczas w takim przepisie może być informacja: uruchomij aplikację napisaną w Spring Bootie mojego hello worlda, i wówczas otrzymujemy kontener. Kontener jest już to gotowy, gotowy to jest pojemnik z tortem, i możemy po prostu w ramach tego kontenera. E, Komunikować się z uruchomioną aplikacją, która znajduje się w ramach tego kontenera. Jest o tyle to dobrze, że wówczas mamy izolowane środowisko. Mm. Często dzieje się tak w momencie kiedy uruchomimy jakąś, jakąś aplikację no to musimy pamiętać jakie mamy jakie dołączyliśmy biblioteki e, jakie narzędzia wykorzystujemy w momencie kiedy mamy kontener. No to te wszystkie biblioteki niezbędne wszystkie niezbędne narzędzia są już w kontenerze więc można w łatwy sposób przekazywać e, kontenery e, po to aby je e, nimi zarządzać i uruchamiać. E, OK, dobra. No i e, czyli, jeszcze raz podsumowując, my jesteśmy klientem, wykonujemy jakieś polecenie. Jeżeli nie ma obrazu u nas lokalnie na moim komputerze, to on jest pobierany z repozytorium. E, no i wówczas na podstawie obrazu możemy utworzyć kontenery. Bardzo proste Flow. Nawet jak ktoś chce, może sobie porównać to do świata Java. Można to porównać na przykład do e, Mavena. I na przykład Maven, jeżeli na przykład ściągamy jakieś zależności, których nie ma w naszym pliku POM, to jest nasz plik POM, no to wówczas on pobiera to z e, Maven Repozytory. No i wówczas znajduje się u nas na, e, lokalnie na komputerze. E, w ogóle nawet e, obrazy i kontenery można porównać do klas jabłowych, że. E, że obraz to jest nic innego jak klasa napisana w Javie, natomiast instancja klasy to jest już kontener. Ok, to był taki przykład ze świata Javy, no ale być może mm, lepiej to będzie, na pewno dużo bardziej będzie to zrozumiałe, jeżeli przejdziemy do mm, operacji, gotowych operacji, jak w ogóle działać z Dockerem. Na początku proponuję, abyśmy zrobili sobie prostą laborkę i żebyśmy pobrali prosty obraz, czyli pobierzemy obraz z Docker Registry, jakim jest Docker Hub. Hello World. No i weźmy tutaj Docker. HTTP. To jest bardzo prosty obraz, który jest skierowany dla osób, które chcą w ogóle zobaczyć, w jaki sposób korzystać z Dockera, czy Docker działa. Więc możemy sobie coś takiego od razu uruchomić. I tutaj widzimy. Co mamy zrobić, aby wykorzystać danego, mm, pobrać dany obraz? Docker Run pozwala nam na uruchomienie od razu tego obrazu. Więc możemy skopiować tą linijkę kodu i odpalić ją w naszym CMD. Ja pozwolę sobie zmienić tylko i wyłącznie port, bo tutaj mamy. Tutaj to jest nam nie do końca potrzebne, później to omówię do czego to służyło, ale w każdym razie docker run służy nam do uruchamiania obrazu. Jeżeli dany obraz nie będzie znajdował się na naszym lokalnej maszynie, to wówczas on zostanie automatycznie pobrany. No i w następnej kolejności podajemy porty. Na jakim, przez jaki port w pierwszej kolejności podaje port, którym chce mieć to mieć e, możliwość rozmawiania u siebie na swojej wewnętrznej maszynie. Czyli Chcę załóżmy mieć to odpalone na porcie 8081. Czy jak wpiszę w przeglądarce port 8081, to będę miał tą aplikację odpaloną. W następnej kolejności podaję port wewnętrzny. Port wewnętrzny to jest taki, przez który Docker udostępnia nam naszą aplikację. Więc to jest nic innego jak przekierowanie portu. portów. Ja mówię, Docker, słuchaj, ty, nadajesz, ty masz wewnętrzny port 80, proszę przekieruj to na mój... Port 8081. W ostatniej kolejności podajemy obraz, który chcemy odpalić. No i zobaczmy, co się stanie. Nie może znaleźć obrazu, ponieważ takiego obrazu nie ma u mnie na komputerze. Więc w następnej kolejności Docker powinien zacząć szukanie tego obrazu właśnie w registry, czyli w tym miejscu na Docker Hubie. Zobaczymy, czy coś takiego e, wykona. Coś bardzo długo myśli, powinien to zrobić od razu. Ale operacja jest w trakcie trwania. Jeszcze się upewnię, czy doker mi w ogóle. Eee, tak. O. Eee, pobiera, ale nie dostałem żadnego komunikatu. Widzę, że go pobrało. Właśnie w, ty e, w tym momencie pobrało, ale nie wiem, czemu nie dostałem żadnej komu e, żadnego komunikatu. Pozwol Pozwolę sobie przerwać. O. Dostałem dopiero teraz komunikat, jak kliknąłem coś na konsoli, więc nie mogło znaleźć obrazu, więc pooling pobrało mi obraz z właśnie wskazanego miejsca. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to od razu mogę ją wytłumaczyć. W pierwszej kolejności to jest nazwa repozytorium, w drugiej kolejności mamy do czynienia z nazwą projektu. Więc w pierwszej kolejności podajemy repozytorium, później nazwę projektu i dodatkowo jeszcze możemy podać tag. A tak to jest można porównać do wersji, czyli jaką wersję chcemy pobrać. Jeżeli nie podamy żadnej wersji, to automatycznie, domyślnie, tak jak tutaj widzimy, doklei nam list, czyli ostatnią, najnowszą wersję. No i mamy tutaj informację, że pobrano mi, tą, pobrano mi, tą, pobrano mi ten obraz. E, Okej, okay, dobra. Pozwolę sobie jeszcze raz uruchomić e, CMDK, bo widzę, że coś mi ok okno CMDK się zawiesiło. CMD, po PowerShell. Jeszcze raz spróbuję tą samą komendę. Tuż przed live streamem, e, tuż przed live streamem, e, zaktualizowałem Windowsa, więc zastanawiam się, czy czasami po prostu. A Coś z tego nie, 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 się nie stało. Aktualizacja Windowsa mi w tym nie pomogła w Powershellu. Jeszcze raz. Mm, Okej, okay. nie mogę, ponieważ port aktualnie jest zajęty, czyli prawdopodobnie. Prawdopodobnie poprzednia komenda cały czas żyje, tak? Czyli tutaj nawet mogę zobaczyć, jeżeli ktoś korzysta z docker huba. Tak? No to, to po prostu powinien tutaj w oknie images widzieć, widzieć, że już ten obraz jest zaciągnięty, natomiast w kontenerach powinna być informacja na temat uruchomionej aplikacji. Więc zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest. 8081, bo na taki port przekierowałem. Nie można odnaleźć. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Usunimy. Od razu będę pokazywał, jak można usunąć dane obrazy. Zatrzymuję usuwam. Usuwam, nie mam żadnych obecnie kontenerów. Oprócz tego Docker PS, taka komenda Docker PS służy nam do tego, aby zobaczyć, czy mamy jakieś aktywne kontenery. Ja nie mam. Więc jeszcze raz wykonuję komendę służącą do tego, abyśmy mogli sobie mm, pobrać i pobra uruchomić obraz. Nie będę już go pobierał, bo już go mam. OK, widzimy, że już ten obraz nam wystartował. Localhost 8081 i widzimy, że mamy informację hello from, a i tutaj mamy doklejony string. Z czego wynika ten doklejony string? To wynika z tego, że mamy. O, tutaj nawet mi pokazuje. E, to wynika z tego, że mamy, e, że mamy po prostu taki obraz stworzony. Ja uruchomię m, jeszcze jedną konsolę, żeby Ci pokazać, że ten kontener. Jak sobie wpiszemy Docker docker.ps, to pokazuje nam wszystkie aktywne kontenery. I widzimy, że ten kontener właśnie ma taką, e, takiego rodzaju ID. Dlatego w tym miejscu widzimy takiego ID. E, tutaj mamy nic innego jak aplikację, którą stworzył jakiego, jakiś deweloper. Akurat pobraliśmy takiego aplikację, takiego e, dewelopera. On miał taką wizję, żeby stworzyć aplikację, która wyświetla nam Hello from. No, i tutaj mamy dodatkowo ID'a. Ta aplikacja nic nie robi, ona służy tylko i wyłącznie do upewnienia się, czy, nasza, e, czy nasz Docker działa prawidłowo. Czy prawidłowo zainstalowaliśmy, czy prawidłowo jest skonfigurowany, no i oczywiście, żeby stworzyć pierwszą aplikację, uruchomić pierwszą aplikację. Więc mamy już do czynienia z pierwszą, pierwszą aplikacją. Tutaj dostajemy informacje, informacje, co się na dobrą sprawę dzieje, no i po prostu zwrócony został wynik. Ja już wiem, czemu nie mogę wyjść, po prostu nie mogę operować w tym oknie, ponieważ nie uruchomiłem w tej aplikacji w trybie Detach. E, więc pozwolę sobie zatrzymać tą aplikację i od razu pokażę Ci jeden feature. Mogę ją zatrzymać w ten sposób, klikając tutaj przycisk stop, albo po prostu docker, wykorzystując komendę docker stop i podając idka, czyli w tym przypadku 9838. Nie muszę podawać całego, tylko i wyłącznie podaję na przykład pierwsze cztery e, e, cyfry po to, aby po prostu był to wystarczający Identyfikator, bo jeżeli bym miał więcej elementów, które zaczynałyby się w tej samej liczbie, no to wówczas byłby problem. Ale że mam tylko i wyłącznie jeden obraz i początek tylko i wyłącznie nawiązuje do tego, to wówczas mogę używać skróconego identyfikatora. Więc wykonałem Docker Stop i po chwili powinienem dostać informację, że mój kontener zostaje zatrzymany. Tylko coś mi. E, e, dobra, jest. Coś mi, coś mi za długo to. Coś za długo tu u mnie trwa. Więc widzimy, że obraz cały czas się znajduje, ale kontener po prostu już on jest zatrzymany. Więc jak uruchomię jeszcze raz wejdę pod tą aplikację, no to powinno to się zakończyć problemem. Nie ma. Nie ma, nie działa więc e, zgodnie z oczekiwaniami. Ok, wie, e, więc na w ogóle na podstawie jednego obrazu jestem w stanie stworzyć kilka aplikacji. I żeby coś takiego zrobić, no to już Ci pokazuję. Docker Run, pierwszą aplikację sobie postawię na porcie 8082 i jeszcze dodam literkę D, żeby uruchomić to w trybie detach, czyli tak zwanym oderwanym. Czyli mogę wykonać jakiś proces bez konieczności śledzenia go. Jedziemy. Mamy. Eee, mamy tutaj od razu podanego ID-ka. Jeszcze raz jedziemy. Tym razem 83. Ojej, tylko to nie jest trybie D-touch. Tu już będzie widać różnicę. To, to akurat fajnie się stało, bo akurat będzie widać różnicę, że tutaj mogę wykonywać, po prostu jechać z konsolą dalej, jeżeli mam tryb D-touch. Tutaj mam bez, bez D-touch, więc tutaj mam interakcję z konsolą. Czyli jak teraz wejdę na 83. To będę miał rezultat. Tutaj powinien się rezultat pokazać operacji, a może się jeszcze pojawi. Tutaj 82, czyli widzimy, że mamy instancję pierwszą, instancję drugą. O, i tutaj mamy rezultat. Musiałem kliknąć Enter. E Czyli tak, pierwszy jest trybie detach, czyli mogłem wykonywać od razu kolejną operację, a teraz nie mogę wykonywać żadnej operacji, bo, bo ponieważ mam tutaj włączone śledzenie e, przy e, właśnie na tym, e, na tym kontenerze. I jak sobie przejrzę wszystkie kontenery, no to widzę, że mam pierwszy kontener, który już jest wyłączony, zatrzymany, drugi, e, drugi kontener i trzeci kontener, tak? I te kontenery są e, aktywne, kiedy sobie wpiszę docker ps to widzę aktywne kontenery. Domyślnie docker ps wyświetla mi wszystkie aktywne kontenery, ale mogę dodać flagę docker ps -a i już widzę dodatkowy trzeci kontener, tylko tutaj widzimy, że on jest zatrzymany. Tak, on tutaj nie działa. Jego mogę oczywiście uruchomić, jego uruchomienie, ale po prostu on jest na ten moment w trybie tak zwanym uśpionym. Tutaj od razu widzę mapowanie portów, czyli żeby rozmawiać z pierwszym kontenerem, przepraszam, to jest akurat trzeci, żeby rozmawiać z trzecim kontenerem, ale z pierwszym na liście, no to muszę wykorzystywać ten port, natomiast do kolejnego Następny port, a temu nie jest przypisany żaden port na ten moment. O i tutaj jeszcze mam name. Jeżeli nie podam żadnego name'a dla swojego kontenera, no to wówczas yy, yy, to wówczas jest przypisywany losowy, który Docker sobie wymyśli. No i oczywiście, żeby zatrzymywać te do, do kontenery, to mogę się posługiwać albo id-kiem albo name'a. Zróbmy jedno i drugie. docker stop 0 da 8, tak. Czyli zatrzymuje pierwszy, swój pierwszy kontener. On się teraz zatrzymuje. I mogę od razu zatrzymać się. Ojej, tylko to jest długa nazwa, więc pozwolę sobie skopiować: Docker, stop. I mogę się również posługiwać nazwą, więc skopiuję nazwę. Proszę bardzo. Wykonałem to polecenie. Tutaj jak wykonam docker stop, to od razu dostaję potwierdzenie, który kontener został e, zastopowany. No i w następnej kolejności wykonuję e, docker stop, no i tym razem posługuję się nazwą, bo mogę się zamiennie posługiwać nazwą albo ID-kiem. No i w tym momencie mam informację, że mój e, mój 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 kontener się zatrzymał. I upewnijmy się, czy rzeczywiście tak jest. docker ps nie ma żadnego, ale jak wykonam docker ps -a no to widzę, że mam trzy uśpione e, kontenery. Oczywiście te kontenery mogę przywrócić do życia z poziomu linii Command, no to już wiemy, jak to zrobić, ale możemy również wystartować z poziomu e, Docker, m, Docker e, Desktop. No i oczywiście przyciskiem e, Start. Możemy jeden na przykład, właśnie sobie jeszcze uruchomić, kolejne dwa na przykład od razu posprzątać. OK, no i widzimy, że wystartował 8081. 8081, mamy to, moi drodzy, więc krótka informacja, ee, krótka informacja a właśnie, jak posługiwać się z obrazami, jak sposób, jak po prostu posługiwać się konertereami. Musimy pamiętać, że obrazy to są niemodyfikowalne pliki, nie można ich zmodyfikować. E, bo one są nic nie jest sprawdzane, e, e, hash. Mają, przypisane mają hash, jeżeli hash się nie zgadza, no to po prostu od razu dostajemy komunikat, że coś z tym obrazem jest nie tak, że to nie jest ten obraz, który mieliśmy, bo on został zmodyfikowany. E, Okej, okay, dobra, to już mogę zamknąć. Jest taki Przemek Bykowski i Przemek Bykowski napisał fajny artykuł Docker lista comment twoja podręczna ściąga. Mogę podlinkować ten artykuł na czacie. I tutaj jest nic innego jak fajna ściąga z komendami, które się przydają w pracy z Dockerem. Jak widzimy, my wykorzystywaliśmy część z, do, z, część z tych komend. E, no i przykładowo wykorzystywaliśmy docker run. Możemy oczywiście też wykorzystywać wykorzystaliśmy też Docker run w tle, czyli z komendą d od detach. No i możemy też wykorzystywać tutaj uruchomienie obrazu na wskazanym porcie, co również omówiłem. Tych, do, tych komend jest bardzo dużo, ciężko ich zapamiętać, dlatego też warto mieć taką podręczną ściągę, która jest ci w stanie powiedzieć jakie po prostu co możemy na dobrą sprawę zrobić. E, jeszcze Ci pokażę jeden przykład, e, ponieważ e, kiedyś stworzyłem taką aplikację, która wyświetla cytaty programistyczne. I e, ona znajduje, umieściłem ją w Docker Registry. W Docker Registry i każdy z Was teraz może tą aplikację pobrać i zobaczyć, jak będzie działała ona na Twoim komputerze. Ja jestem autorem tej aplikacji. Ona znajduje się w, w. To jest nic innego jak repozytorium bykowskiego. Projekt się nazywa YouTube, a tak nazywa się Eluvina. To jest po prostu moja wizja autora. Nie pytajcie, nie interpretujcie. Zaraz coś takiego podobnego zrobimy, ale na start odpalmy sobie. Zobaczmy, jak, to, jak przykładowa aplikacja może działać. Czyli jak ja będę chciał Ci pokazać swoją aplikację, to po prostu, że um umieszczę ją na. Docker Hubie, ale jak to zrobić, opowiem już 5 września. Dzisiaj będziemy tylko i wyłącznie korzystać i upewniać się, że ta aplikacja działa. Więc uruchamiam aplikację docker run i ona była napisana w springu. A jak jest napisana na springu, to domyślny port to 8080. Dlatego druga informacja, no to jest o tym, żeby port wewnętrzny był. Wykorzystany port 8080. Natomiast ja w przeglądarce chcę mieć aplikację uruchomioną na porcie 8000. Odpalam tą aplikację, odpalam tą aplikację. No i znowu mamy stałą gadkę że nie może znaleźć mi tego obrazu, dlatego przystąpi do jego pobierania. No i tutaj widzimy, że te wszystkie mm, warstwy, bo na dobrą sprawę w obrazie znajdują się warstwy, tak, jakie chcemy pobrać. Czyli na przykład jak chcę pobrać warstwę e, JRE do tego, żeby uruchomić Java. E, będę, chciał jakiegoś, e, będę miał z, e, warstwę na przykład aplikacji, tak, no to będę musiał jeszcze tą warstwę aplikacji dodać. Więc tych warstw jest nieco... Dlatego też, e, dlatego też mm, muszą one zostać wszystkie e, pobrane. W momencie, kiedy już pobrałem wszystkie aplikacje, no to widzimy, że uruchamia mi się aplikacja Spring Boot, ze Spring Bootem. No i aplikacja wystar 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 wystartowuje, chyba niepoprawnie, e, startuje. No i zajmuje to 2 e, sekundy, no i możemy z tą aplikacją już rozmawiać na porcie, na jakim porcie? Nie widzę tutaj informacji. No ustawiłem w konfiguracji na porcie e, 8000, ale chciałbym zobaczyć to też w logach. E, jest 8080, tak? Ale to jest aplikacja. E, port 8080, to jest ten, który jest w kontenerze. Jeszcze raz zaznaczam w kontenerze, tak? Natomiast kontener przekierowuje e, mi to na port 8000. Więc jak wejdę sobie na localhost 8000. No to dostaję cytaty programistyczne. Łatwiej jest przejść na inny system powłokę niż przejść skrypt do innej powłoki. No i tutaj mam F5, to jest nic aplikacja, która losuje cytaty. Tak, taką sobie aplikację wymyśliłem. Wymyśliłem pojęcie programowanie obiektowe i nie mogę wam powiedzieć, że nie miałem na myśli C. No, więc e, możecie sobie tą aplikację teraz odpalić, no i klikając F5 przechodząc, e, przechodzicie po wszystkich e, cytatach, ale to jest nic innego jak obraz, który ja udostępniłem na Docker Hubie, i teraz każdy ten obraz może sobie pobrać i może go uruchomić w postaci kontenera, i wówczas e, to jest przykład zastosowania e, Docker. Ok, dobra. No to mamy tą aplikację uruchomioną. E, myślę, że możemy spokojnie ją już pożegnać, jak już się z nią, e, 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 jak już się z nią zapoznaliśmy. Tutaj widzimy oczywiście. E, o, tutaj jeszcze mamy e, warstwy, które mamy. Mm, tylko nie pokazuje tych warstw nam, pokazuje tylko i wyłącznie e, rozmiary. E, nie, to jest o, historia. Dobra, przepraszam. Ok, dobra. Możemy się z tym obrazem pożegnać. Tutaj widzimy, jak ta aplikacja wstawała. Możemy się z tym obrazem pożegnać. Mogę go usunąć. Mogę go usunąć. To są nasze kontenery. Możemy też pożegnać nasze obrazy. Na razie tych obrazów nie będziemy, nie będziemy wykorzystywać. Co będziemy chcieli zrobić, to teraz sami sobie napiszemy aplikację i sami zapakujemy ją, stworzymy na podstawie. Jej obraz, i następnie uruchomimy jako kontener. Więc zróbmy sobie taką laborkę, abyśmy krok po kroku wiedzieli, co, co zrobić. Aha, tutaj na czacie, widziałem, na, na czacie widziałem, że chcemy kontener, linijkę. No to ja tutaj podaję linijkę uruchomieniową do mojego kontenera, który każdy sobie może pobrać. Ok, ale teraz przejdźmy do IntelliJ'a. Przejdźmy do IntelliJ'a, to możemy pozamykać, żebyśmy nie mieli bałaganu. I stwórzmy sobie prosty projekt. Ten projekt ma na dobrą sprawę za wiele nie robić. Eee, demo Docker, eee, niech będzie demo Docker, to nam wystarczy. Demo Docker. I tworzę tylko i wyłącznie aplikację, tylko i wyłącznie po to, abyśmy mogli stworzyć eee, obraz. Na potrzeby tej aplikacji. Czyli co teraz robimy? Aplikację, którą pakujemy do kontenera i będziemy mogli to przekazywać. E, więc tworzę tylko i wyłącznie aplikację, która będzie robiła e, cokolwiek. Dobra. Niech mi się tutaj zbuduje wszystko. SRC Docker Demo. Muszą się pobrać mi zależności, ale ja już zacznę pisać, bo jestem niecierpliwy. Więc y, oczywiście ja chcę zrobić aplikację, która będzie tylko i wyświetlała mi informacje na temat Hello! Hello! Siema! Siema i tu podajemy jakiego, jakiegoś rodzaju imię, podamy. Jeszcze jeszcze nie wiem jakie, ale podejrzewam, żeby pokazać Ci więcej e, feature'ów na dzisiejszych zajęciach, to pob pobiorę to Siema z konfiguracji. Kogo mamy przywitać? I weźmy sobie w takim razie, utwórzmy jeszcze konfigurację, zrobimy sobie usera, no i domyślnie tym user może być to nasze imię, Przemek. Później pokażę Ci, jak to fajnie można nadpisać i kiedy to się może przydać. OK, mamy Spring Boot Application, musimy dodać jeszcze REST Controller, REST Controller po to, żeby to była aplikacja RESTowa i tworzymy prostą metodę, która wyświetla tylko i wyłącznie hello, siema i tutaj podajemy nazwę naszego użytkownika, którego zaczytamy z, zaczytamy z konfiguracji, więc musimy utworzyć zmienną zmienną e, system, e, zmienną klasową. User. I tutaj będziemy po prostu ją wstawiać. Oczywiście z adnotacją value e, będziemy tą będziemy wczytywać dane z konfiguracji. Nie ma opła tylko dolar i tu musi być user. OK. Możemy sobie testowo odpalić naszą aplikację. Zobaczyć, czy ona działa prawidłowo. Niech się odpala. Ona się odpali oczywiście na porcie 8080. Dlatego też od razu przejdę lokal. Host. 80-80 jest? Hello, się ma przemyk. I to jest wszystko, co będę chciał zrobić, bo dzisiaj nie będę się skupiał na tworzeniu aplikacji w Spring Boot. Cie. To zrobimy w ramach projektu, który będzie 19 września. Dzisiaj po prostu chcę Ci pokazać, jak taką aplikację wstawić do kontenera. Więc jak już mamy gotową aplikację, już więcej do tej aplikacji dzisiaj nie dołożymy. Tyle nam wystarczy. No to tworzymy w naszym katalogu głównym, naj, najprościej, najlepiej, tak zwany Dockerfile. Dockerfile to jest nic innego jak plik opisujący, co ma się stać, co ma się wydarzyć w ramach naszego e, kontenera. Więc to będzie miał kilka linijek kodu. W pierwszej kolejności musimy podać obraz bazowy, obraz bazowy, który będzie służył nam jako podstawka. Załóżmy, jak, że jak tworzymy aplikację w Java, no to naszym obrazem bazowym będzie nic innego jak JDK. W przypadku, kiedy tworzymy aplikację w Pythonie, no to będziemy, na przykład, jak tworzymy aplikację w JavaScriptie, no to będziemy potrzebowali Node'a. Jak będziemy, za każdym razem, kiedy tworzymy jakiegoś rodzaju aplikację, to potrzebujemy zestaw środo, biblioteki uruchomieniowej, który umożliwi nam na działanie z aplikacją. Więc w pierwszej kolejności podaję pierwszą warstwę, najważniejszą, która służy nam do tego abyśmy mogli w ogóle skorzystać z naszej e, aplikacji. My jako jawowcy będziemy potrzebowali JDK. I takim przykładowym JDK może być Eclipse Termun. Eclipse ter, No i musimy go pobrać z Docker Huba. Docker Hub. okay. Dobrze. I teraz kilka słów, czym to na dobrą Temurin jest. Można to powiedzieć, że Eclipse Temurin to jest dobrze skalibrowane, wysokiej jakości środowisko, które umożliwi korzystanie z rozwiązań opartych na Java. Możesz też wykorzystać typowe JDK. I mamy tych dystrybucji kilka, tak mamy dystrybucję akurat od Cycles ale podejrzewam, że znajdziemy też od Amazona, podejrzewam, że znajdziemy też Open DK czy jakiekolwiek inne. Jeżeli chodzi o e, Temurin, no to Temurin e, jest naprawdę wysokowydajną platformą, która jest właśnie przystosowana do tego, abyśmy, abyśmy uruchamiali nasze obrazy e, z wykorzystaniem e, JDK. Więc zalecam Ci, abyśmy właśnie w dzisiejszych zajęciach wykorzystywali Eclipse e, Temurin. E, Okej, okay, to jest pierwsza rzecz. W następnej kolejności stworzymy sobie e, argumenty. E, będziemy chcieli wykorzystać, e, będziemy chcieli e, pobrać nasz plik z katalogu e, target, bo w momencie, kiedy stworzymy naszą aplikację, ja jeszcze muszę ją się upewnić, czy w ogóle nam powstała ona. E, przejdźmy może do środka, co się znajduje w środku? Open in Explorer, e, katalog target. Katalogu target nie mamy, jeszcze, nie mamy jeszcze zdefiniowanego pliku artefaktu naszego, więc musimy wykonać w pierwszej kolejności polecenie, które będzie nam służyło do tego, abyśmy stworzyli sobie paczkę wynikową i do tego będzie służyło, służyło polecenie MVN package, więc tworzę sobie taką paczkę wynikową. Ok. No i wówczas w moim katalogu w katalogu target powinna zostać skonfigurowana. Jeszcze nie, jeszcze mi tu proces muli. Jeszcze tutaj e, to wszystko się przetwarza. O, jest Build Success. I widzimy, że został stworzony plik paczka wynikowa, tak? Więc tą paczkę wynikową teraz będziemy chcieli wrzucić do obrazu. Więc w pierwszej kolejności musieliśmy dać obraz bazowy, w następnej kolejności definiuję sobie zmienną e, jar, JAR file, czyli gdzie się on znajduje. U mnie się znajduje on w katalogu. Już pokażę. Ona, on właściwie się zawsze znajduje w katalogu Target. Podaję ścieżkę względną. Target. No i oczywiście on ma rozszerzenie JAR. Ale podam gwiazdkę, że ma brać mi po prostu e, pierwszego e, każdego jara. Tak? Tu akurat mam jednego jara, więc żebym nie przypisywał tej długiej nazwy, żebym nie podawał takiej długiej nazwy w ten sposób, no to po prostu tutaj daję sobie gwiazdkę, żeby po prostu zdefiniować mi uchwyt do mojego katalogu jar. W następnej kolejności wykorzystuję komendę copy po to, aby skopiować mój plik jar, jar w taki sposób odwołuję się do zmiennej środowiskowej. Tu jest podstawienie ścieżki, natomiast tutaj mam wykorzystanie mojej zmiennej środowiskowej i w następnej kolejności kop kopiuję to co znajduje się w jar file kopiuję jako plik, no załóżmy app jar, tak? czyli e, kopiuje ze zmianą nazwy. W następnej kolejności wykorzystuję y, komendę expose, y, natomiast komenda expose y, pozwala nam y, na to, abyśmy mogli, wystawić, y, 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 mogli powiedzieć naszemu kontenerowi, aby nasłuchiwał y, daną usługę na konkretnych portach y, sieciowych w trakcie wykonywania, czyli ja tutaj zaznaczam, że chcę, żeby moja, żeby po prostu wystawić port 8080 jako port do komunikacji. Ostatnią komendą jest entry point. No i entry point, entry point służy nam do tego, aby wykonać polecenie uruchomieniowe. No i do tego jest polecenie Java, minus jar. No i oczywiście podaję plik, który chce uruchomić. OK. To ostatnie polecenie jest standardowe, domyślne, tak? Po prostu, jakbym wyko wykorzystywał, tak żeby miał pewność, że każdy to dobrze rozumie, to jak sobie wezmę moją aplikację z katalogu Target. Tutaj otwieram terminal. I sobie wezmę java minus jar i podaję nazwę aplikacji. Mm, tak, to ta komenda służy mi do uruchamiania aplikacji, tak? Więc taką samą komendę podaję w tym miejscu. Tylko po prostu ja zmieniłem jej nazwę, dlatego tutaj podaję app, bo taką nazwę ustawiłem. No ale taka komenda służy nam do. E Demo Docker nie chce mi uruchomić. A, bo nie mam ustawionej klasy bazowej. Ok, dobra. E, nie, nie jest to na ten moment mi niezbędne. E, ok, napisałeś Jara zamiast. A tak, faktycznie, dziękuję. By się nie, by nam nie zadziałało i bym się zastanawiał dlaczego. I tutaj jeszcze fajnie widziałem, fajnie widziałem pytanie. Tutaj właśnie, że ktoś na czacie zwrócił mi uwagę, czemu ja tutaj nie podałem wersji. Nie podałem wersji, bo jeżeli domyślnie nie podam jakiejkolwiek wersji, no to tak jak powiedziałem na początku livestreama zostanie mi pobrana najnowsza wersja. Czyli po prostu list. Tak. Więc e, specjalnie nie podałem, żeby pokazać, co się stanie, ale już mogę powiedzieć, że zostanie pobrana ostatnia wersja. E, ok, dobra, więc mamy już naszą aplikację, e, naszą docker file e, przygotowany. Więc co teraz musimy zrobić? Mamy dwie, dwie możliwości. Możemy e, odpalić terminal w tym katalogu. E, terminal chciałem odpalić. Open in terminal i wykonać polecenie docker build. Tyle wystarczy nam. Docker build. I to nam służy do tego, aby zbudować obraz. OK? Czyli mamy informację, że już ten obraz został zbudowany. Zobaczmy, czy ten obraz się nam pojawił. Nie pojawił się. A możemy też wpisać: Docker Images. O, i to jest ten. 19 sekund temu został utworzony. To jest, dokładnie, to jest dokładnie ten obraz. Tylko się zastanawiam, czemu on się tutaj, w tym miejscu nie pojawił. On się pod, powinien jeszcze tutaj w obrazach pojawić, ale zastanawiam się, czy jakbym jeszcze raz nie uruchomił Docker, Compose, Docker, Docker Desktop. Bo, jakby coś UI mi e, się zwiesił. Ale najważniejsze jest to. Dobra, odpalił mi się. Images jak odpaliłem jeszcze raz. E, jak, chyba e, to jest kwestia, że się UI mi zwies zwiesił. To widzimy, że ten obraz jest. To jest jego ID. No i mamy oczywiście informację, no, że taki obraz jest i działa. Dobra, no to odpalmy ten obraz. Powiedziałem, że działa, ale jeszcze nie wiem, czy działa docker run, no i oczywiście podaję porty 8080, mapuję na 8080, no i podaję image id, czyli to będzie 226e mm. mam zajęty ten port więc podaję sobie 4 ósemki Um, docker run, um, mam illegal operation docker run minus -p, i teraz podaję 2-2, 6e. Um, ojej, ale mam tu błąd. Faktycznie, e, dzięki Przemek, dzięki Przemek, bo nie zauważyłem. To polecenie powinno być Java Jar minus Jar, y, faktycznie, tak. To jeszcze raz muszę zbudować obraz. Teraz powinienem mieć utworzony drugi obraz. Więc sobie, jak wpiszę e, docker Images do wyświetlania wszystkich obrazów, no to mam ten obraz e, starszy i nowy. 34EE to jest ten nowy obraz. Odpalamy go i widzimy, że Spring nam wstaje. No i on e, powinien teraz mieć tą aplikację na 888. E, no to lecimy. localhost 8888. No i jest hello siema Przemek. Więc aplikacja nam działa. Wszystko się zgadza. E, ja jeszcze chciałem się pobawić w tym momencie z z, z zmiennymi środowisko, środowiskowymi, moi drodzy. Ale w tym celu już sobie odpalę inną e, aplikację, bo tak jak powiedziałem, na podstawie jednego obrazu jesteśmy w stanie stworzyć e, kilka kontenerów. I teraz tak, my w naszej aplikacji wykorzystywaliśmy zmienną środowiskową w Application Properties. E, I możemy sterować sobie żebyśmy tej, tej instancji, tych aplikacji odpalali więcej. Więc odpalmy sobie Docker PS. Mamy tylko i wyłącznie jedną e, instancję, ale wykonajmy sobie kolejne. Ok. Zróbmy sobie 8, 8, zróbmy sobie teraz siódemki y, i dodajmy sobie jeszcze zmienną środowiskową. Żeby dodać zmienną środowiskową, to musimy podać e. parametr e. I musimy podać jeszcze nazwę to z czego co chcemy, po prostu podstawić. Czyli na przykład, jako user'a podstawiamy tester. Pozwolę sobie to jeszcze odpalić w trybie Detached minus D. Ok, no i zobaczmy, co się stanie, jeżeli przejdziemy pod siódemki. Czy, po, czy rzeczywiście będzie tam tester? Jest tester. Odpalę sobie również w trybie detach tym razem na dziewiątkach. Developer. Developer. No i zobaczmy czy mamy czy mamy tutaj e, teraz na dziewiątkach developer. Developer. Mamy. Mamy. Wszystko działa, tak? Mamy testera, mamy przemka i mamy dewelopera. I czemu to jest ważne? Czemu to jest tak ważne? Czemu to pokazuje? Zwróćmy uwagę, że w momencie, kiedy tworzymy aplikację, to najczęściej tworzymy to z przeznaczeniem na jakiegoś rodzaju środowisko. Załóżmy, że mamy podział w aplikacji, że mamy środowisko testowe, mamy środowisko e, i mamy środowisko produkcyjne. No to możemy stworzyć jeden obraz, tylko i wyłącznie jeden obraz. I poprzez dostarczaną konfigurację możemy zrobić to w taki sposób, aby na środowisku testowym, żebyśmy się połączyli z testową bazą danych, natomiast w środowisku produkcyjnym z wykorzystaniem dokładnie tego samego obrazu, żebyśmy się połączyli z produkcyjną bazą danych. Wówczas możemy mieć rozróżnienie, że ok, uruchamiamy dany obraz, no, ale wówczas dany obraz jest na środowisku testowym, no to po prostu uruchamiamy to z testowymi użytkownikami, z testową bazą danych, która ma inną konfigurację. No i jeżeli chcemy to wykorzystywać w środowisku produkcyjnym, to również możemy podać zestaw zmiennych. Który umożliwi nam na uruchomienie aplikacji, która znajduje się w środku kontenera, z takimi ustawieniami, żeby po prostu sprostowywało to e, warunkom produkcyjnym. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. E, więc pokazuję, jak to zrobić, ale projekt. Projekt w pełni, projekt skonfigurowalny, projekt. No to przypominam, jeszcze jedna reklama będzie 19 września, e, że więcej o tym opowiem. Teraz pokazuję ci, jaki sposób przekazywać e, zmienne do e, po prostu do, naszego, do naszej aplikacji. E, jeszcze raz: Docker PS. Widzimy, że mamy tutaj trzy kontenery uruchomione: Docker Images. Mamy tutaj jeden kontener. Co mi się tutaj nie podoba i podejrzewam, że moi drodzy, wam też się to nie podoba, że mamy puste pole i mamy puste repository, puste repository i pusty tag. Tak, tak, tak. Mamy bardzo, bardzo brzydko to wygląda. I żebyśmy mogli to naprawić. No, to mamy dwie opcje. Pierwsza opcja, no to jest opcja, żebyśmy wykonali to z poziomu IntelliJ'a, żebyśmy dodatkowo mieli informacje na temat tagu i żebyśmy mieli jeszcze informacje na temat samego e, repozytorium. E, więc e, pokażę to w obie, obie wersje. Ja korzystam z IntelliJ'a, bo tak jest szybciej i łatwiej. Ale w momencie, kiedy klikniemy tutaj ten przycisk. No to Docker przepraszam, IntelliJ automatycznie stworzy nam obraz. Tak? Nie musimy wykonywać polecenia Docker Build, tylko możemy kliknąć tą strzałkę i po prostu IntelliJ zbuduje to za nas. Jeżeli klikniemy tą strzałkę, to możemy od razu bezpośrednio uruchomić naszą komendę albo, albo możemy wykorzystywać dodatkową konfigurację. W momencie, kiedy korzystamy okno konfiguracji, no to podajemy image tak. No i na przykład tu podajemy repozytorium, czyli w moim przypadku może być to repozytorium Bykowskiego i może być to Docker, e, później podaję nazwę projektu. Niech to będzie Docker Docker livestream. A w następnej kolejności podaję wersję po dwukropku. E, niestety nie jestem w stanie to zoomować, ale teraz tak. W pierwszej kolejności podaję e, repozytorium w następnej kolejności podaję projekt i po dwukropku, tu jest dwukropek, podaję V1 jako wersja pierwsza. Taką mam nomenklaturę, więc tak sobie wymyśliłem. Klikam Run. Mi się teraz buduje, 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 buduje. Ok. I teraz zobaczmy. Do Images. I mamy właśnie to w ten sposób ujęte. Jeszcze się upewnię, czy to jest widoczne na live streamie. Ok, dobra, jest widoczne. A tutaj mam zasłanianie. Okej, okay, dobra, teraz jest widoczne. E, więc teraz tak, widzimy, że utworzyłem repozytorium i teraz tak, repozytorium jest wraz z nazwą projektem i dodatkowo mamy tag. Więc możemy na przykład, jak będziemy mieć więcej niż e, takie same projekty, to możemy identyfikować je na podstawie tagu. Wersja pierwsza, druga, trzecia. E, od nas zależy tylko i wyłącznie, jaką wersję e, wybierzemy. Dobra, i teraz jeszcze jedna rzecz. A jak już pokazałem to z poziomu IntelliJ'a, to jeszcze pokażę to z poziomu e, poziomu, poziomu, poziomu e, linii komend. E, mamy tutaj nasz plik Dockerfile i jak um, on się nazywa Dockerfile, to nie ma z tym żadnego problemu. Na, gorzej, jeżeli ten plik będzie się nazywał inaczej. Jeżeli sobie zrobię rename'a i sobie nazwę na przykład Dockerfile2 i będę teraz chciał zbudować. Open with terminal. Wykorzystam sobie terminal. Zrobię to teraz w terminalu. Docker build, docker build, kropka. Kropka oznacza bieżący katalog. Jak wykorzystam sobie docker build, kropka, no to dostaję informację, że dało radę. Zaraz, zaraz, zaraz. Eee, docker build Czyżbym ja miał więcej docker i tutaj? Nie nie mam eee, Docker ale mi nie stworzyło nie stworzyło tylko ten komunikat, dało mi trochę taki nie za bardzo ja. O, jest, 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 przepraszam, tutaj skupiłem się na niebieskim, ale tutaj dostaję informację, że nie może znaleźć danego pliku, nie może znaleźć docker file. No such file or e, directory. Więc problem polega na tym, że w momencie, kiedy mój plik nazywa się jakkolwiek inaczej niż docker file, czyli domyślna nazwa. Pliku, który ma być zamieniony na obraz, to ja jeszcze muszę podać dodatkową flagę minus F. No i teraz, po minus F, muszę podać nazwę pliku, który chcę zamienić na obraz. Czyli w tym przypadku będzie Dockerfile 2. Dockerfile 2. OK, dobra, i oczywiście kropka jako bieżący katalog. Jeżeli chciałbym z jakiegoś innego katalogu, to to po prostu podaje ścieżkę, tak? Że, na przykład, jakbym to miał w katalogu war no to będę musiał podać kataro, katalog war. Ale że jest w tym samym katalogu, nie ma problemu, podaję kropkę. Jeszcze to, co będę chciał dodać, no to będę chciał pododać tag. Tak, ponieważ jeżeli nie podam taga, tagu, taga, no to wówczas e, zostanie po prostu to e, przypisane nulami, tak? Tak jak mieliśmy tu, tu, w tym miejscu, tak? Non, non. Więc znowu muszę podać Bykowski. Podaję Bykowski. Mam na przykład to dot -care Hello. No i podaję po dwukropku na przykład v2 wersja druga. OK. Więc tak wygląda tworzenie obrazu na podstawie Dockerfile z podaniem z Dockerfile, który ma zostać zamieniony na obraz, no i z podaniem tagu. Warto ten tag zawsze dodać, żeby po prostu, jak powiedziałem, nie, nie było e bałaganu. No i tutaj dostajemy informacje, naming. E mamy W pierwszej kolejności mamy stworzenie, a w następnej kolejności mamy e po prostu nazwanie. Więc jak wpiszę sobie Docker Images. No to mam również Docker Hello, tak, dwa. Został on stworzony czemu 13 minut temu? Jak stworzyłem go teraz? Docker Hello, V2 Docker Hello. 13 sekund ego powinno być. Podejrzewam, że coś mi się z Docker, z Docker Desktop dzieje. Nie wiem, czemu tutaj pokazuje 13 minut, 13 minut temu. Jakieś zaburzenie czasoprzestrzeni musi być. No ale w każdym razie mamy ten obraz, to jest dokładnie ten obraz. No i go stworzyliśmy wersja V2, Docker 2. Więc wszystko się zgadza poza, poza czasem. E, tutaj Peter mówi, że e, to samo miałem. E, nie wiem, z czego to wynika, szczerze mówiąc, e, jest ten sam e, numer. Tutaj Peter mówi, że ma to samo, e, Tomasz ma to samo. E, no ciekawe. No dobra, jakiś wewnętrzny, e, wewnętrzny po prostu e, błąd. E, OK, dobra, e, ale w każdym razie mamy i działa. Więc tutaj przerzućmy, zmieńmy znowu nazwę. Um, Refactory Name. Tutaj pokazałem Ci tylko i wyłącznie, co by się stało, jeżeli byś w jednym katalogu miał więcej niż jeden Dockerfile. Bo tak często się zdarza, że mamy tam Dockerfile do jednego, jednej aplikacji, drugiej, no i po prostu trzymamy to w jednym katalogu. Więc jeżeli chcemy po prostu wybrać odpowiedni plik, no to musimy dodać flagę F. Eee, ok, dobra. Eee, mamy to, mamy to, mamy to. Eee, ja tylko spojrzę w agendę, bo jeszcze. Oprócz tego, czym jest docker, definiowanie docker mamy, stworzyliśmy obrazy, uruchomiliśmy kontenery. No i teraz, moi drodzy, najlepsze praktyki. E, ogólnie, moi drodzy, to co Wam dzisiaj tutaj pokazałem, czyli taki przepis, no on nie jest idealny. On jest działający, no ale jest tu kilka, nie, kilka rzeczy, które nadaje się do usprawnień. Pierwsza rzecz, jak e, zwrócił mi uwagę... A którejś z, któryś z m, uczestników dzisiejszego spotkania, nie, nie pamiętam już który, najmocniej przepraszam, no to jest brak podania wersji. Jeżeli nie podamy żadnej wersji, no to do Care Hub. No to oczywiście zostanie pobierany tak list. Ostatni. Domyślnie będzie to właśnie wyglądało w ten sposób. Że zostanie pobrana wersja list. Tak? I to jest o tyle e, zła praktyka, że możemy zaciągnąć jakąś nowszą wersję, która na przykład będzie niekompatybilna z naszym rozwiązaniem. Ogólnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy w momencie, kiedy pobierzemy najnowszą wersję. Dlatego też powinniśmy zawsze wybierać tę wersję, która jest sprawdzona z naszą aplikacją. E, wykorzystujemy tutaj Java 17. Więc ja proponuję wybrać ee, wersję 17: Upline, Alpine. E, wersja Upline no to jest taka wersja bardzo odchudzona. Czyli my tutaj wykorzystujemy wersję 17, wersję Upline. W ogóle możemy sobie te wszystkie wersje przejrzeć. I tutaj ma, możemy sobie nawet wpisać, jeżeli tworzymy aplikację pod Java 17, no to możemy właśnie wybrać sobie wersję 17 i zobaczyć, jakie są wersje. Tutaj dodatkowo mamy informację na temat bezpieczeństwa. E, tutaj mamy wersję na przykład już sprawdzoną, tutaj mamy jakiś nano serwer, e, mamy kilka wersji do wyboru. Ja najczęściej wykorzystuję wersję e, Upline z tego względu, że to jest wersja odchudzona, która świetnie się nadaje do tego, abyśmy mogli. Po prostu wykorzystywać naszą aplikację. Pytanie tylko, czy potrzebujemy JDK. Znacznie lepiej, niż pobieranie, wykorzystanie JDK, byłoby wykorzystanie JRE. JRE. Tutaj jest przykład dla Jowowców, ponieważ JDK, w ogóle jest JD, JD, JD ja tak mówię mówię, ale JDE JRE JRE, JRE AppLY. JDK. Możemy sobie nawet zobaczyć dla porównania. Weźmy sobie jedną wersję. To jest jedna wersja i druga wersja. Tutaj mamy JRE, no to weźmy sobie JDK. J, J, D, K. Nie mam tendencji do literówek. O, okej, okay, dobra i teraz tak. E jeżeli byśmy wykorzystywali JRE, JDK, no to byśmy musieli stworzyć obraz, który będzie miał w podstawce 186 MB. No, nie powiem, to, jest, to jeszcze nie jest tak dużo, ale jest sporo w porównaniu do wersji JRE, która ma niecałe 50 MB. W momencie, kiedy Wykorzystujemy tylko i wyłącznie naszą aplikację do tego, aby ją uruchomić. No to nie potrzebujemy JDK. JDK służy nam, jest to zestaw biblo, e, bibliotek, który służy nam do e, budowania i tworzenia aplikacji z wykorzystaniem Java. JRE jest tylko i wyłącznie uszczuploną wersją JDK, zawierającą tylko i wyłącznie zestaw uruchomieniowy. Dlatego też w momencie, kiedy decydujemy się na to, żeby uruchomić, tylko i wyłącznie uruchomić naszą aplikację, no to znacznie lepiej jest wziąć JTRE, z tego względu, że jest mniejsza, łatwiejsza, lżejsza i będzie na pewno też sprawniej działała. Tutaj od razu mamy size'a, tutaj jeżeli sobie weźmiemy docker images, to mamy dodatkowo size'a. Jeżeli brało mi tą wersję list, zaraz zobaczymy ile może, ile w ogóle waży wersja list, Wersja list waży 230, czyli w ogóle bardzo dużo, czyli w ogóle bardzo dużo. I podejrzewam, że jeszcze dorzuciło nam wers i dorzuciło nam jeszcze naszą aplikację, więc te obrazy finalnie wyszły nam bardzo duże. Ok, więc znacznie lepiej, podsumowując, będzie wykorzystywać. Znacznie, e, znacznie, e, znacznie łatwiej będzie po prostu wykorzystywać nam e, JRE w tym przypadku. E, tylko proszę jeszcze zwróćcie uwagę na jedną rzecz, która polega nam na tym, że za każdym razem, kiedy mamy naszą aplikację, no to ja musiałem kliknąć ręcznie package. Ewentualnie mogę wyko wykorzystywać polecenie e, MVN package do tego, aby spakować naszą aplikację do jar. Moja propozycja jest taka, aby wykorzystywać multi-stage building do tego, abyśmy mogli od razu automatycznie po prostu zbudować naszą aplikację bez konieczności ręcznego jego, jej pakowania. Czyli mamy kod i od razu będziemy naszą aplikację mogli spakować. I jak coś takiego zrobić? Możemy do tego posłużyć się tak zwanym multi-stage building. W pierwszej kolejności będę chciał. Oczywiście stworzyć obraz pierwszej aplikacji. Pierwszej, e, pierwszej aplikacji, ale tutaj wykorzystuję nie JRE, tylko JDK. JDK. Po... Może być e, upline. E, JDK do tego, aby wykorzystywać komendę MVN Build. E, więc. E, więc dlatego też ponieważ będę korzystał z Mavena i tych poleceń Mavenowych, no to oczywiście potrzebuję tutaj JDK. Jednak w finalnym obrazie będę mógł wykorzystywać JRE. Więc w pierwszej kolejności tworzę tylko i wyłącznie środowisko pozwalające mi na to, aby zbudować kod i żeby po prostu stworzyć jara, a w następnej kolejności jak już będę miał tego Jara, to na czysto skopiuję tego Jara do, e, do nowego obrazu, żebyśmy mogli zrobić z niego. E, mogli, żebyśmy mogli z niego zrobić kontener. Ok, utworzę sobie środowisko, e, tak zwane workdir, czyli miejsce, w którym będę pracował. Zazwyczaj to ma taką nomenklaturę, że e, jest to po prostu. OP, czyli OPT, katalog tymczasowy. Czyli tworzę sobie katalog tymczasowy i w ramach tego katalogu e, tymczasowego po, e, kopiuję sobie wszystkie niezbędne mi narzędzia, które będę potrzebował do zbudowania aplikacji. Czyli kopiuję sobie nic innego jak mojego Mavena, e, Mavena, i skopiuję go jako oczywiście, nie będę zmieniał nazwy, czyli MVN e, będę potrzebował, oczywiście. Yy, środowisko do uruchomienia Mavena, MVN. No będę potrzebował też Poma, tak, bo pom jest niezbędny, POM XML i oczywiście skopiuję go do logu yy, 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 głównego. Jak już będę miał Mavena, jak już będę miał Mavena, w Mavenie mam zaszyte wszystkie zależno zależności, tak. No to będę chciał te wszystkie zależności yy, pobrać. Więc wykorzystuję do tego komendę Run. Aha, jeszcze mała taka dygresja. Jeżeli kto wykorzystuje tutaj nowy, wiele nowych pojęć. Wykorzystuję to wiele nowych pojęć, więc jeżeli ktoś nie jest jakiegoś pewnego pojęcia, to może sobie po prostu poje po prostu najechać myszką i będzie od razu miał wytłumaczenie, do czego służy dana komenda. Tutaj, akurat, nic nie ma jeszcze takiego szczególnego. Wykorzystuję najbardziej podstawowe komendy, czyli do kopiowania, później w następnej kolejności, kopiuję sobie również i uruchamiam Poma w katalogu moim, który utworzyłem sobie opt App, No i oczywiście na samym końcu, no, z wykorzystaniem um, Mayvena. Z wykorzystaniem Mavena, MM, czy podpowiada? MVN. Z wykorzystaniem Mayvena zbuduję sobie Nie pamiętam tylko i wyłącznie komendy dependency go offline dependency go offline jakoś tak to było dependency go offline o mam to jest komenda mavenowa, moi drodzy. Już tłumaczę, co narobi. robi. Ko komenda mavenowa służąca do tego, aby nam pobrać, żeby zbudować naszą aplikację ze wszystkimi pobranymi, pobranymi, pobranymi zależnościami. A jeżeli chodzi o offline, to jest tylko i wyłącznie mod. Mod służący nam do tego, aby te wszystkie zależności były pobrane pobierane i żeby one były przechowywane e, lokalnie. To często też się przydaje żeby po prostu e, nie było to pobierane na przykład z repozytorium e, tymczasowego tylko po prostu aby te wszystkie zależności były u nas e, w tym przypadku e, w danym e, w danej e, w tej warstwie którą właśnie tworzymy. Ok dobra czyli mamy tutaj mavena mamy wykonaną e, mavena żeby pobrać wszystkie zależności. Co będziemy jeszcze chcieli zrobić. E, skopiować, e, skopiować e, cały katalog src, tak? No bo tu się znajduje nasz e, kod, więc kopiujemy katalog src e, src src. No i nawet nie zmienię nazwy, nie zmienię nazwy, bo to będzie tylko i wyłącznie problematyczne, jeżeli bym zmienił nazwę. No i jeżeli już mamy mm, copy, ok. Dobra? No i jak już mamy po prostu skopiowany ten katalog SRC, no to możemy po prostu uruchomić. Ja wykorzystuję komendę run. Czym się różni komenda run od komendy entry point? Komenda run służy nam do tego, abyśmy odpalali dany proces w kontenerze, jako nowa warstwa, jako nowy obraz zostanie stworzony. Natomiast entry point służy nam do komenda uruchomieniowa danego kontenera. Okej, okay, dobra, no to co? Lecimy z komendą, tym razem e, z poleceniem mvn, który będzie nam służył do zainstalowania clean. Zrobię sobie w pierwszej kolejności wyczyszczenie clean install. Po to, abyśmy po prostu e, mieli pobraną, zbudowaną e, i zainstalowaną aplikację. I w ten sposób mamy już zdefiniowany pierwszy step, tak? Czyli pobieramy i e, po prostu e, przechowujemy to w ramach e, naszą zbudowaną aplikację. E, przechowujemy w, w naszym e, tymczasowym obrazie. E, OK, dobra. I Jeżeli już ten pierwszy step mamy za sobą, no to możemy oczywiście mm, przystąpić do skopiowania naszego obrazu. Czyli skopiujemy go teraz stąd, gotową paczkę wyniko wynikową, tak zwany artefakt. Kopiujemy z tego miejsca i teraz ją do następnego, czystego tym razem obrazu wrzucamy. Więc nie będziemy potrzebowali Jdk, będziemy potrzebowali JrE. Czy będziemy potrzebowali jakiś argument? Nie będziemy potrzebowali żadnego argumentu, ponieważ my będziemy teraz chcieli skopiować z tego miejsca. Z tego miejsca. Najprościej można to po prostu oznaczyć, że ten stage nazwiemy jako build eee, builder załóżmy to jest nasz pierwszy stage no i my teraz z tego stage'a będziemy chcieli skopiować eee, copy from skąd kopiujemy from Kopi from kopiujemy z buildera i teraz, gdzie będziemy chcieli to wstawić? E, będziemy to chcieli wstawić, no też utwórzmy sobie ten katalog. Utworzyliśmy sobie taki katalog i kopiujemy z frombuildera, z tego katalogu opt-up i on oczywiście będzie katalog target, bo w katalogu target jest tworzony paczka wynikowa. No, i ona oczywiście będzie miała nazwę jakąś tam jar. Tak? W zależności od tego, jak się ta aplikacja nazywa. Więc my z tego, z tego miejsca będziemy chcieli to skopiować do e, takiego samego miejsca. Tylko może już nie będziemy chcieli do targetu to, tego wrzucać, tylko po prostu będziemy chcieli to. E, Dajmy tutaj app, app, app z katalogu app, z OPT, wyrzućmy to. Nie, po prostu zróbmy app, app jar. Nie, nie, bo to jestem w katalogu OPP. To przepraszam. E, najpierw zrobię, bo nie mogę jednocześnie, tu, e, żeby się nie, nie zamieszał, bo tutaj teraz łatwo się jest zamieszać. W jakim jestem katalogu? OPT, APP. No, i niech, yy, niech się to nazywa AppJar. Nowa aplikacja niech się nazywa AppJar. Albo dobra, nie. Niech się nazywa dokładnie tak samo jak nazwa aplikacji. To niech się nazywa dokładnie tak samo jak nazwa aplikacji. Wystawiam to na porcie 8080, i żeby to uruchomić, to będę musiał wykonać polecenie. Java minus jar, i oczywiście ten katalog. Dokładnie ten sam katalog, gdzie znajduje się aplikacja. OK, dobra. Jeszcze raz przejdźmy na czysto. E, kopiuję mvna, e, czyli teraz tak tworzę, e, tworzę po prostu e, nową, e, nowy katalog opt e, opt app. E, kopiuję mvna, e, kopiuję uruchamiam plik i buduję w pom xml, e, żeby po prostu to uruchomić wszystko na czysto. E, kopiuję srck. Tak, i później tworzę paczkę wynikową. Clean install, mogę to też dać clean package, ale install jest również z zależnościami, dlatego też lepiej dać install. W następnej kolejności potrzebuję JRE tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ uruchamiam aplikację, tworzę analogiczny, analogiczny WorkDir. W następnej kolejności kopiuję z mojego buildera stąd, z tego katalogu opt app target, ponieważ jest tworzony katalog zawsze target, kiedy tworzymy aplikację, yy, yy, kiedy wykorzystujemy package albo install. Tą aplikację, która yy, ta nazwa została automatycznie nadana zgodna z tym, co mamy, yy, czyli w naszym pliku pomxml. Tak, czyli nasza aplikacja będzie nazwana w ten sposób, co mamy zaszyte w pom.xml. No i kopiuję go do analogicznego katalogu opt-app-jar. I później tylko komendą uruchomieniową Java-jar i podaję się lokalizację pliku. Ok, dobra. I to mamy pierwszy stage. A tu mamy drugi stage. Tutaj Barbara pyta, po co tak komplikować sprawę z tym stage'em. Pozwól, Basiu, że w pierwszej kolejności sprawdzimy, czy to działa, i później przejdę, dlaczego warto to stosować. Więc jak już mamy coś takiego zrobione, go? No to odpalamy sobie. Uruch Zmienię sobie tylko i wyłącznie, i to będzie wersja trzecia. Run. Okay. Eee, lina jedenasta, że mam literówkę, From, From, from. jest wersja trzecia, Ran, literówkę miałem, na szczęście łatwa do wykrycia. Okej. Okay. Czy tutaj widzimy, mamy 12 kroków. W pierwszej kolejności jest pobierane właśnie JDK moje. Pobierane jest, pobierane jest. Copy from. No i jest już poprawione, tak, no. Się dociąga, dociąga. Ja w tym czasie się nawodnię. Bo dużo dzisiaj mówię. <laughs> Dobra, mamy wypakowywanie i mamy wszystkie kroki, tworzenie. Tu są te wszystkie za pobierane zależności offline. Widzimy, że one idą z Maven, Maven Repository. Wykonuje się na ten moment yy, ta linijka kodu. Czyli mamy wszystkie te zależności pobierane. Coś dużo, coś bardzo, bardzo dużo. OK. i teraz tak, nie może Canonfold fold build context. Dobra, yy, czyli teraz tak mamy stage szósty. Kopi. Yy, nie może skopiować katalogu src. Ja się zawsze z tymi kropkami mylę. A, zawsze się z tymi kropkami mylę. A tutaj mam, tu mam dobrze. Kropka na początku, kropka zawsze na początku, kropka na początku. Dobra. Tak bo najpierw kropka, a później przechodzimy do katalogu SSN. Nie ma opcji, żeby kropka była w tym miejscu, ale, ale jakoś nie sk skąd mam takie przyzwyczajenie. Dobra. Na szczęście mamy już pobrane, więc nie będzie nam e pobierało. I zacznie od tego e kroku 7. Mm -hmm. e tutaj jest pobieranie, ale to pobieranie jest na dobrą sprawę tej już zależności. Tutaj już nie musimy nic pobrać, tu już nam wszystko pobrało jest lokalnie, więc yy, zaczynamy od tego kroku, to jest krok siódmy. No i po prostu tutaj przechodzi, 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 Spring Boot, Build Success. Czyli nawet nam aplikacja się zbu zbudowała, bo jeżeli wykonujemy Clean Install, to mamy dodatkowo jeszcze informacje, wykonują się nam jeszcze po prostu Build. Sprawdzamy się, czy ten Build się nam udał. Później mamy skopiowanie właściwego pliku. Później mamy wystawienie Expose portu 8080. No i co? Mamy. Wygląda to, że działa prawidłowo. Success build. Zobaczmy. Docker images. To była wersja trzecia. 27 sekund temu. Tym razem tutaj środowisko nam to powiedziało prawidłowo, że 27 sekund temu. No to odpalamy. Docker run. I teraz podajemy, podam sobie image e, ID 276C minu, e, minus D w trybie ditacz e, na porcie e, minus P. No i w pierwszej kolejności podam sobie port, no załóżmy 7878 na 8080. Podam jeszcze zmienną środowiskową minus E, tam był user, user Elo. No i co jeszcze muszę podać? Aha, źle. Podaje, powinniśmy na końcu podawać, yy, jaki obraz chcemy uruchomić, czyli 276C. Dobra, coś się uruchomiło. No to wchodzę 7878. Localhost host 7878, Siema Elo. Siema Hello, siema Elo, u mnie działa. U mnie działa. Więc e, moi drodzy, działa. A jeszcze co jest ważnego? Docker Images. Zobaczmy ile to waży. Nasza aplikacja waży tylko i wyłącznie 164 MB w porównaniu do wersji poprzedniej, która waży aż 474 MB. Dlaczego to jest... Yy, yy, to jest dobra praktyka, z tego względu, że wykorzysta, wykorzystaliśmy... JRE, więc ta jest dużo, lżejsa, dużo lżejsza zależność. A ponadto, czemu jest ważne to wszystko, to całe kopiowanie i te całe zachody? Basia zadała takie pytanie. No, to ma takie znaczenie, że że jak, Za każdym razem, jak kopujemy, to mamy pewność, że tylko i wyłącznie niezbędne pliki do zbudowania naszej aplikacji są uwzględnione w buildzie. Więc to jest dodatkowe nasze upewnienie, że dodajemy tylko i wyłącznie niezbędne pliki, tylko i wyłącznie niezbędne pliki a nie jakieś śmieci. Więc tutaj mamy takie upewnienie się, że na pewno jest wszystko prawidłowo dodane. W drugiej kolejności, dlaczego wykorzystujemy po prostu e, kopujemy samego jara i czemu to nie zrobimy jako jeden wielki build? Z tego względu, że w momencie, kiedy wykonujemy polecenie e, clean install albo nawet package, jak kto woli, to już pozwolę sobie pok pokazać open in explorer. Ważne jest, aby stworzyć drugi obraz i tylko i wyłącznie z tym jednym plikiem. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy na przykład wywalę sobie katalog Target, to jest mój katalog Target, i wykonam polecenie Install. Wykonuję teraz polecenie Install, czyli dokładnie to, które mam w tym miejscu. Tu mi się jeszcze pod testy po drodze uruchomią, aplikacja mi się uruchomi. Czyli mam dodatkowe takie sprawdzenie, czy wszystko jest z aplikacją ok. No to moi drodzy, otworzył mi się katalog target, który ma tak zwanego fat jar'a. tak? I tu jest dużo śmieci. Tu jest dużo śmieci, które też dużo ważą. No, w tym przypadku ważą 16,8, tak? A sam plik, który jest tylko i wyłącznie nam niezbędny. No, 16,8, czyli na to wychodzi, że te śmieci e, ważą jakieś naprawdę e, kilobajty, niedużo, e, ale w każdym razie nie chcemy mieć takich śmieci, e, bo w przypadku akurat w takiej prostej aplikacji to akurat mogą one nic nie ważyć, ale jeżeli będziemy mieć taką większą aplikację, no to to już ma znaczenie. W każdym razie. E, Pomijając wagę, nie chcemy mieć śmieci w naszym kontenerze, w naszym obrazie na dobrą sprawę. Więc tylko i wyłącznie kopiujemy nasz plik uruchomieniowy. Czyli tutaj tworzymy sobie środowisko i w tym clean install powstają również śmieci, inne śmieci, które towarzyszą właśnie, które są, powstają w targecie. A po po tym, jak już ten e, step, stage przejdzie pomyślnie, no to kopiujemy tylko i wyłącznie jara, bo tylko jar jest nam niezbędny, tylko jar nas interesuje do tego, abyśmy mogli e, uruchomić naszą aplikację. Przez to nie mamy śmieci, no nasz finalny obraz jest dużo mniejszy. Tutaj wykorzystywaliśmy jdk, ponieważ wykorzystujemy polecenia mavenowe, natomiast w naszym pliku jre E, przepraszam, e, w naszym e, paczce uruchomieniowej wykorzystujemy JR, bo JR jest nam wystarczające i dużo lżejsze do tego, aby uruchomić naszą aplikację. No i wynik? Wynik jest taki, że stworzyliśmy sobie właśnie kontener. Możemy sobie, mm, możemy sobie na jego podsta na podstawie powstałego obrazu e, tworzyć. Kolejne obrazy, uruchamiać, przekazywać zmienne środowiskowe. No i w ten sposób pokazałem Ci właśnie, jak tworzyć z, naj z wykorzystaniem najlepszych praktyk e, obrazy e, dockerowe dla aplikacji z wykorzystaniem Java, jednocześnie przekazując dodatkowe informacje. Dojechaliśmy, moi drodzy, do końca i myślę, że efekt jest naprawdę zachwycający, bo przerobiliśmy najlepsze praktyki i mamy również e, ujętego Dockera, jak tworzyć i zarządzać e, obrazami, a także kontenerami. Więc, moi drodzy, bardzo dziękuję. E, przypominam oczywiście, zaraz zrobimy sosie, sobie sesję QA, ale tak jak powiedziałem, to jest e, nasz pierwszy, pierwszy krok. Który, tutaj sieci, wolumeny się tym nie sugeruj, ponieważ e, mieliśmy sobie przerobić dzisiaj obrazy i kontenery, więc to był plan na 25 lipca. W następnej, następnej lekcji pokażę Ci sieci i wolumeny, czyli to, co dzisiaj nie zdążyliśmy, bo jak tutaj widzisz, przerobiliśmy pierwsze dwie zakładki, tak? Tu są nasze kontenery, są nasze obrazy, ale jeszcze są wolumeny, a, a jeszcze gdzieś są, e, a jeszcze gdzieś są przecież. Sieci, więc o tym będę mówił 8 sierpnia. Później powiem, czym jest Docker Compose. Docker Compose w ramach spoileru mogę Ci powiedzieć, że to jest synchronizacja kilku obrazy dockerowych. W następnej kolejności opowiem Ci Docker Hub i Registry, czyli jak umieścić Dockery, jak, jak, jak umieścić dokery. jak spółdzielić między sobą właśnie e, obrazy. Tak jak ja dzisiaj spółdzieliłem z, z Tobą ten obraz. Na dobrą sprawę jeszcze nie spółdzieliłem z Tobą tego obrazu, ale pozwoliłem Ci go pobrać. E, obraz Eluvina. No i później zrobimy sobie taki projekt podsumowujący, żeby to dobrze zrozumieć, jak e, coś takiego można sobie ładnie skonfigurować e, z wykorzystaniem Springa, Security, Dockera, e, sieci, wystawiania, zabezpieczeń. E, Okej, okay. dobra, moi drodzy. Więc bardzo dziękuję za wszystkim osobom, które przybiły, przybyły dzisiaj na livestreama. No i teraz zapraszamy na e, sesję Q&A. Kolojolo e, już mi mówi, że wyrobiłem się w godzinę 24, a, a miała być godzina. No to teraz muszę puścić live'a od tyłu, żeby po prostu cofnąć licznik.